Możliwe, że Marx, mówiąc o tym, że byt kształtuje świadomość, miał na myśli determinizm środowiskowy, czyli wpływ środowiska macierzyńskiego i ludzi, z którymi wchodzi w kontakt jednostkę od chwili urodzenia do śmierci. Wpływ na jednostkę mają też twory kulturowe. Problematyczne jest to, że różni ludzie niejednokrotnie wyciągają inne wnioski z oglądanego przez siebie filmu lub lektury książki. Różnice pomiędzy poszczególnymi dziećmi są zauważalne. Fenotyp wykształca się z genotypu. Ciekawą sprawą jest klonowanie, gdyż z tego samego materiału genetycznego w innych warunkach środowiskowych powstaje inny fenotyp. Chyba że klon posiada inną strukturę psychiczną, inną strukturę czynnościową niż prototyp, czyli inną tożsamość. Należy jednak zapytać, dlaczego ma takie same właściwości fizyczne. Jednak w przypadku owieczki Doli nie były takie same, dlatego że żyła krócej niż prototyp. Była chorowita. Choć niekoniecznie dlatego, że była klonem.